Witamy serdecznie. Z tej strony Natalia i Gosia. Dziś będziemy mówić o Wielkiej Środzie. Jest ona nazywana Dniem Judasza. Wtedy ostatecznie zdecydował on o zdradzie Jezusa. Zaczniemy jak zawsze, przeczytaniem fragmentu. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: tak jest, ty. Postacią główną dzisiejszego czytania jest Judasz Iskariota. Judasz był odpowiedzialny za pieniądze wspólnoty uczniów Jezusa, lecz zarządzał nimi nieuczciwie, czerpiąc z nich osobiste korzyści. Chęć wzbogacenia się postawił nad lojalnością do Jezusa i stracił sprzed oczu miłość, którą jest Jezus. Chciał mieć korzyść nawet z tak hańbiącego czynu, jaką była zdrada nauczyciela. Jezus przestrzegał Judasza, próbując go przekonać, jak straszna jest rzecz, którą planował. Mimo to Judasz nie zrezygnował. Widocznie nie wierzył Jezusowi i uważał, że wie, co robi, że jego postępowanie jest słuszne. Nas też Jezus przekonuje, jak może, byśmy nie popełniali jakiegoś grzechu, a my i tak robimy swoje. I potem wpadamy w rozpacz, jak Judasz, uświadamiając sobie, co zrobiliśmy. On uznał, że nie ma już dla niego nadziei. Przecież sam Jezus powiedział, że lepiej by było, gdyby wcale się nie narodził. Judasz postanowił ze sobą skończyć, co było tragicznym wyjściem w tej sytuacji. Może gdyby w rozpaczy nie podjął desperackiej decyzji, to po zmartwychwstaniu zobaczyłby, że Jezus żyje i by się nawrócił. Warto więc ufać Jezusowi. Suma pieniędzy, którą dostał Judasz, była bardzo mała. 30 srebrników, czyli tyle, ile dostawał niewykwalifikowany robotnik za swoją 4-miesięczną pracę. Jak możemy przeczytać w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia, była to także ustalona przez prawo zapłata za życie niejednego niewolnika. Jezus został więc wydany za bardzo niską cenę. Za jaką cenę dzisiaj ty sprzedajesz Jezusa? Może ceną jest nieprzyznanie się do Niego? Może uzależnienie od alkoholu? Papierosów? Od używek? Tłumacząc się, że przecież inni też tak robią. A może od internetu? Kłamstwa? Bo przecież jak przemilczę prawdę, to nic się nie stanie. A może od innej osoby? Za jaką cenę dzisiaj ty sprzedajesz Jezusa? Czy Bóg w twoim życiu jest na pierwszym miejscu?
Jezus Bóg wie wszystko. On zna twoje myśli i czyny. On wiedział nawet o zdradzie Judasza, gdy siedział z nim przy jednym stole w wieczerniku. Przyjrzyjmy się także postawie uczniów, gdy słyszą, co mówi Jezus. Są tym zdziwieni, przestraszeni, ale najbardziej, jak mówi Pismo Święte, zasmuceni. Czy ja jestem zasmucony, gdy grzeszę i zdradzam Pana Jezusa? Czy raczej nie przyjmuję się tym, mówiąc, że i tak pójdę do spowiedzi i wszystko będzie w porządku? We fragmencie mamy napisane: wyda mnie ten, który zanurza za mną rękę w misie, czyli ktoś bliski, ponieważ Judasz i Jezus znali się dobrze, spędzali ze sobą dużo czasu. Gdy spędzamy z drugą osobą dużo czasu, obdarowujemy ją swoim zaufaniem. Dlatego zdrada kogoś bliskiego boli najbardziej. Zdrady też bywają różne. Od tych wielkich, kiedy wprost mówimy Bogu, że Go nie chcemy, aż do tych najgorszych, ukrytych. Kiedy przestajemy Mu ufać, kiedy rezygnujemy z walki o swoje życie i Jego jakość. Judasz mógł być przerażony w momencie zdemaskowania. Nie spodziewał się tego. Chciałby jego czyn nie ujrzał światła dziennego. Może zaczął żałować tego, co się już stało. Jakby sam nie wierzył słowom nauczyciela. Chce zaprzeczyć rzeczywistości. Czy nie ja, Rabbi? Nazywa Jezusa swoim nauczycielem. Występuje więc kontrast między tym, co mówi, a co robi. Jego wątpienie zderza się ze stanowczym stwierdzeniem nauczyciela. Tak, ty. Które rozmywa wszelkie wątpliwości i uświadamia Judaszowi to, co zrobił. Jest to dramatyczna scena. Przyjaźń i miłość zostaje zdradzona. Nie tylko Judasz zdradził Pana Jezusa. Uczynił to także Szymon Piotr. Jednak między tymi dwoma sytuacjami jest pewna różnica. Piotr, skała Chrystusowego Kościoła, gdy wyparł się po kolei swojego związania z Panem, następnie przynależności do wspólnoty uczniów i swojego pochodzenia, zobaczył miłosierny wzrok Jezusa. Właśnie to nie pozwoliło mu się poddać, ale stało się powodem głębokiego nawrócenia. W tym dniu msze święte są odprawiane normalnie, a po ostatniej usuwa się z naczyń wodę święconą. Nowa woda zostanie poświęcona w Wigilię Paschalną. Według tradycji ludowej w Wielką Środę należało kończyć przedświąteczne porządki. Triduum paschalne to czas na duchowe przygotowanie do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Wydarzenia z Wielkiej Środy bezpośrednio łączą się z Triduum paschalnym. W środę Judasz ostatecznie zdecydował o zdradzie Jezusa. W czwartek został zdemaskowany przez samego Pana. Na zakończenie naszego spotkania zostawimy Was z kilkoma pytaniami do refleksji. Zastanówmy się, czy nic nam nie zaślepia Bożej miłości? Czy pielęgnujemy relacje z naszymi bliskimi i z Bogiem? Czy jesteśmy świadomi, kiedy zdradzamy Jezusa? Zachęcamy do refleksji nad tymi pytaniami. Pozdrawiamy, życzymy zdrowia i widzimy się już jutro. Dobrze, że jesteś.